Witam Was, kochane i kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na moją odpowiedź na tag, który został zapoczątkowany oraz do którego pytania ułożyły dwie wspaniałe dziewczyny, czyli Rogram Princess oraz Boogie Silver. Dziewczyny, powiem Wam, że wymyślony przez Was tag jest dla mnie więcej niż wymarzony, dlatego że oczywiście jak najbardziej muszę zgodzić się z tym stwierdzeniem i tytułem tego tagu, że tak, kocham jesień, więc jak tylko u Ciebie, Laura, zobaczyłam ten film na kanale, stwierdziłam, że nie, to jest dla mnie po prostu wymarzony, idealny film do nagrania. Co więcej, dziewczyny tak dobrały pytania, tak ułożyły pytania do tego tagu, że uważam, w moim wypadku na przykład te pytania wyczerpują w 100% właśnie dokładny opis tego, za co ja kocham jesień. I to nie tylko za tą piękną aurę, która panuje za oknem, za piękną polską złotą jesień, ale właśnie za wiele, wiele innych, takich może niezbyt ważnych w teorii, ale takich bardzo, bardzo przyjemnych kwestii. Także co? Zabieram się za odpowiadanie na pytania. Pytanie pierwsze. Ulubiony produkt do ust. Nie bez przyczyny dzisiaj w takim kolorze ust, a nie innym, tutaj przed Wami występuje, dlatego że dla mnie idealnym kolorem ust na jesień, do mojej delikatnej, jasnej karnacji, do jasnych oczu, do takich oczu, które zazwyczaj jakoś nie szaleję z ich makijażem i pozostawiam je właśnie w takiej jasnej odsłonie, nie ma dla mnie nic lepszego niż pomadka w mocnym, fioletowym, śliwkowym odcieniu. To, co mam dzisiaj na ustach, to niestety coś, co pochodzi z limitowanej serii, dlatego, że jest to pomadka, którą właśnie z limitowanej edycji kupiłam już w zeszłym roku. Natomiast w MAC-u jest tyle wspaniałych fioletowo-śliwkowych odcieni, że naprawdę bez najmniejszego problemu będziecie miały właśnie możliwość dobrania czegoś do siebie, właśnie do swojej karnacji w sklepie. Jest to, tak jak powiedziałam, pomadka MAC w odcieniu Private Party i wykończenie satynowe. Ja, wiecie, że jestem ogromną fanką pomadek z MAC oraz wykończeń satynowych, dlatego że niesamowicie długo utrzymują się na twarzy, właściwie na ustach, bo na twarzy powiem Wam szczerze, nie próbowałam. Mamy teraz godzinę, to znaczy ja mam godzinę 17, bo Wy pewnie po prostu zgaduję, że jakąś inną. Natomiast u mnie jest teraz 17, pomadkę nakładałam rano, poprawiam ją w ciągu dnia tylko dwa razy i ten efekt, jaki widzicie na ustach, utrzymuje się przez cały dzień. Jest to moja absolutnie wymarzona pomadka. A coś tańszego, coś może delikatniejszego, jeżeli nie chcecie aż tak bardzo szaleć z kolorem, bądź nie możecie, bądź nie lubicie się w takim mocnym wydaniu, to opcją drogeryjną naprawdę ciekawą jest coś delikatniejszego, natomiast coś, co również genialnie sprawdzi się właśnie taką jesienną porą, jest to pomadka Maybelline w odcieniu Mystic Mauve Serie Color Sensational o numerku 250. Pomadka jest jaśniejsza, natomiast spokojnie możecie ją połączyć z ciemniejszą konturówką, taką naprawdę bardzo ciemnobrązową czy bardzo ciemnośliwkową i odcień naprawdę wyjdzie Wam stosunkowo podobny. Te pomadki z Maybelline uwielbiam, one mają taką masełkowatą konsystencję, też dosyć długo utrzymują się na ustach, a że są drogeryjną opcją i kosztują dużo mniej niż pomadki z MAC-a, to naprawdę, jeżeli macie ochotę na taką fioletową, ładną pomadkę, taką bardziej może różową niż fioletową w tym wypadku, to naprawdę te pomadki mogę Wam polecić. Oczywiście nie zapominajmy o pielęgnacji ust. W moim wypadku idealnym, po prostu idealnym rozwiązaniem na moje ustowe problemy, na ustne problemy, czy jakkolwiek można by to nazwać, są masełka Nivea. To o zapachu borówki jest moim szczególnie ulubionym, chociaż wiecie, że miałam wcześniej i malinowe, i karmelowe, i waniliowe. Tak naprawdę chyba nie umiem wybrać mojego ulubionego, bo wszystkie są wspaniałe. Pięknie pachnie, daje taki delikatnie naprawdę zauważalny kolor na ustach. No i pięknie pachnie, mówiłam to już pewnie ze 3 razy, ale naprawdę muszę powąchać, bo nie mogę się oprzeć. Wiecie, ja bym tych swoich ulubionych produktów do ust na jesień jeszcze bym mogła Wam opowiadać, mogłabym je wymieniać, ale po prostu, wiecie, przyzwoitość nakazuje mi się zdecydować do co najmniej maksymalnie trzech typów. Pytanie drugie. Ulubiony lakier do paznokci. Moim ulubionym lakierem do paznokci, niezależnie czy jest to jesień, czy jakakolwiek inna pora roku, jest oczywiście piękny, taki delikatnie pastelowo-różowy odcień Essie Fiji, który tak naprawdę mam bardzo, bardzo często na paznokciach. Miałam go też w ostatnim filmiku, więc możecie sobie zobaczyć, jeżeli go nie kojarzycie. Ale jeżeli mnie oglądacie, to myślę, że Fiji macie po prostu już dosyć. Ale jesienią też sięgam czasem po ciemniejsze właśnie lakiery do paznokci. Nie jest to może tak, że zawsze mam ten ciemny lakier, bo to by było dość mocne przegięcie, gdybym tak powiedziała. Ale mam takie dwa lakiery, które już właśnie kupiłam w poprzednim roku, dlatego że no ja z ciemnymi lakierami nie szaleję, nie kupuję ich ileś tam w sezonie. Po prostu kupuję 2-3 na kilka lat i tak mi służą. Pierwszy lakier, o którym Wam powiem, o którym już Wam opowiadałam w zeszłym roku, taki piękny, ciemno-szaro-stalowy, praktycznie czarny, dlatego że jeżeli nałożymy 2 czy 3 warstwy na paznokcie, to faktycznie ten odcień jest niemal czarny, ale taki
jeszcze bardziej bym powiedziała rasowe i szlachetne, a jest to Essie Bobbin Form Bubbles, a coś tańszego, coś co mam dzisiaj na paznokciach, taka piękna, głęboka butelkowa zieleń. Z daleka może też wyglądać jak czarny, ale z bliska widać, że jest to taki piękny butelkowo-zielony odcień. I jest to Miss Sporty w odcieniu 470, seria Lasting Color i jak widzicie, tutaj jest napisany Maxi Brush, co oznacza, że naprawdę ma byczy wielki pędzelek. I jak nie macie za dużej płytki paznokcia, zbyt szerokiej, to naprawdę za jednym pociągnięciem możecie mieć już robotę z głowy. I tutaj taki efekt, jaki widzicie na paznokciach, są to dwie warstwy. No i tak, to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje paznokcie. Wiecie, że jeżeli chodzi o paznokcie, jestem nudna aż do bólu. Pytanie trzecie, ulubiony zapach. Tutaj też chyba zbytnio większości z Was nie zaskoczy. Jest to oczywiście Sexy Amber od Michaela Korsa. Za dużo już tego zapachu nie mam, więc niestety niedługo będziemy się musieli rozstać. Natomiast gdybym miała ja dla siebie stworzyć zapach idealny, nie musiałabym się zbytnio natrudzić, po prostu bym skopiowała te nuty, które tutaj są i miałabym dla siebie po prostu wodę perfumowaną, dla mnie dosłownie idealną. Tutaj nuty, jakie możecie znaleźć, jest to ambra, drzewo sandałowe, białe kwiaty, mandarynka, pomarańcza. Wszystko to tworzy naprawdę seksowną, bardzo mocną, bardzo słodką kompozycję. Jeżeli ten opis Was zachęca, to naprawdę przejdźcie się do Douglasa i zobaczcie, jak ten zapach pachnie na Was i jak się utrzymuje na mnie. Pachnie naprawdę, bardzo mi się podoba, bardzo podoba się osobom w moim otoczeniu. Może wyjątkiem jest moja siostra, która mówi, że po prostu wali na maksa. No ale wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast myślę, że wielu Wam powinien się właśnie ten zapach spodobać, przypadnie Wam do gustu. Natomiast ostatnio odkryłam zapach z Zary, który niestety nie wiem, jak się nazywa, ale na pewno kupię go sobie w przyszłości, więc jeszcze Wam o nim będę wspominać. Kolejne pytanie, ulubiona świeczka. Dla mnie ulubionymi świeczkami, najlepszymi tak naprawdę świeczkami, są świeczki z Bath & Body Works. Niestety nie mam do nich dostępu, a jeżeli jestem już w Warszawie i jadę do sklepu, to tak powiem Wam szczerze, za bardzo, za często z promocją się nie spotykam, a że te świeczki, duże takie świeczki o dużej pojemności, które faktycznie bardzo, bardzo długo się palą i starczają na co najmniej kilka tygodni, one są niestety bardzo drogie, kosztują 89 zł, więc nieregularnie po prostu po nie nie sięgam. Ale mam inne, bardzo fajne zapachy, które nie są może tak wysublimowane i te mieszanki zapachowe nie są może aż jakieś takie niesamowite. Ale ja bardzo lubię z tych tańszych świeczek wybierać świeczki z Ikei. Taka duża świeczka, która naprawdę dosyć długo się pali, kosztuje 7,99. Zapachów jest co najmniej kilka. Ja najbardziej lubię takie waniliowo-ciasteczkowe. To ten zapach, który tutaj mam, niby jest jakiś nazwany morską bryzą. Dla mnie tutaj jest taka... No może i morska bryza, ale tutaj też czuję taki zapach delikatnie kokosowy, tropikalny. Ja tam za kokoskiem jakoś powiem Wam szczerze, nie przepadam, ale ten zapach naprawdę bardzo ładnie się utrzymuje w mieszkaniu. Ja mam dwie takie świeczki i właśnie teraz się nad nimi znęcam. I uważam, że zdecydowanie jest to lepszy wybór niż takie inne tańsze świeczki, na przykład z Biedronki czy jakichś supermarketów, bo te po prostu bardzo dużo wydzielają jakby z siebie zapachu i też równomiernie się palą, ładnie schodzą. Jeżeli miałabym wybór za chyba 4 czy 5 zł kupić świeczkę z Biedronki, a miałabym dostęp do Ikei, to wolałabym te kilka złotych dopłacić i sprawić sobie taką większą świeczkę z Ikei. Jeżeli chodzi o świeczki Yankee Candle, nigdy ich nie próbowałam, więc niestety dużo Wam nie powiem. A z takich nowości, które chciałam spróbować, to są świeczki ze sklepu Zara Home. Ostatnio je widziałam, po prostu pachną przepięknie. Pojemność mają dosłownie byczą. Te świeczki są takie, ale kosztują dużo, więc może po prostu kupię je sobie w ramach jakiegoś prezentu, na przykład gwiazdkowego. Pytanie piąte. Ulubiony napój na mieście. Ja tutaj będę nudna aż do bólu, dlatego że ja zawsze, jeżeli jestem w Starbucksie, biorę po prostu to samo. Jeżeli mam ochotę na coś ciepłego, jest to małe latte na sojowym mleku. Jeżeli mam ochotę na coś zimnego i na coś słodkiego, biorę karmelowe frappuccino. Także tutaj, czy to jesień, czy nie jesień, jestem nudna aż do bólu. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że ja w Starbucksie jestem rzadko. Znaczy rzadko, może dla innych często, dla mnie rzadko, co oznacza, że jestem mniej więcej raz w miesiącu. W moim mieście w Bydgoszczy Starbucksa nie ma, co mnie cieszy, dlatego że jeżeli miałabym Starbucksa pod blokiem, czy gdzieś niedaleko siebie na mieście, podejrzewam, żebym tam bardzo często chodziła, co może raz z jednej strony spowodować rozrost dolnej partii ciała, co nie jest raczej u nikogo z nas wskazane, a dwa, że może nieźle spustoszyć portfel, zawartość portfela, czy zawartość konta, dlatego że no tak, kawy nie są tanie, więc ja się cieszę, że z jednej strony dla mnie to jest taki luksus i taki relaks, i taka pyszna sprawa, że raz w miesiącu właśnie jestem w Starbucksie i mogę ten swój ulubiony napój, tą swoją ulubioną kawę wypić, ale chyba się cieszę, że Starbucksa nie ma w Bydgoszczy, bo naprawdę uważam, że mogłoby to się zdecydowanie dla mnie źle skończyć. No to dobra, lecimy dalej. Pytanie które? Pytanie szóste. Ulubiona herbata.
Ciężko mi się było zdecydować, dlatego że ja herbat nie piję praktycznie w ogóle. W tych cieplejszych miesiącach absolutnie jedna herbata na 2 tygodnie to jest już maksimum moich możliwości, maksimum moich chęci, ale jesienią trochę tutaj nadrabiam, kiedy sięgam oczywiście po takie herbaty słodkie i tak jedną dziennie czy jedną na 2 dni mogę wypić. Wtedy sięgam często po herbatę z Biedronki, rooibos i tą wybieram wersję albo właśnie waniliową, albo teraz jest taka, znaczy nie chcę powiedzieć, że nowa, bo ja jej nie widziałam, ale podejrzewam, że jest w tej Biedronce x lat, ale ja teraz właśnie mam wersję karmelową, która pachnie i po prostu smakuje przepysznie, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to serdecznie polecam. Tak jak mówię, nie jestem żadnym herbatcianym smakoszem, nie znam się na herbatach, więc tutaj za dużo nie mogę Wam, jakby za wiele kwestii nie mogę Wam polecić zbyt wiele herbat Wam, o zbyt wielu herbatach Wam po prostu nie opowiem. Pytanie 7. Ulubione akcesoria, tutaj jeszcze dodam dodatki czy ubrania. Absolutnie ulubionym akcesorium jesiennym są dresy oraz obciachowe grube skarpety, które zapewniają nam, nam ciepło w nogi, w stópki, bo wiecie, że stopy lubią marznąć, szczególnie, że ja nie chodzę w papciach, więc no chodzenie zimą czy właśnie jesienią po zimnej podłodze to super pomysł nie jest, ale obciachowe skarpety, co mam na myśli obciachowe skarpety? No na przykład to, albo to. Możecie sobie wybrać, która strona Wam się bardziej podoba, ale tych skarpet mam po prostu multum, te akurat są takie nówki sztuki nieśmigane, dostałam je od mamy mojego chłopaka w prezencie właśnie, no ona zna mnie, wie co ja lubię, tutaj po prostu wypisz, wymaluj, nic więcej mówić nie trzeba. A z takich bardziej poważnych rzeczy to oczywiście ja uwielbiam wszystkie takie duże, luźne swetry, jakieś kardigany, tutaj najnowsza opcja, na którą się zdecydowałam, jest to taki kardigan z rękawami takimi ala skórzanymi, z takim dość dużym dekoltem, to jest właściwie takie, jakby to nazwać, taki luźny sweter, coś ala poncho, można się tutaj owinąć. Naprawdę zapewnia multum ciepła, bardzo ładnie wygląda, miałam go właśnie 2 dni temu, jak byłam 3 dni temu, jak byłam w Poznaniu. I tak powiem Wam, że jak go założyłam, tak mi się to spodobało, do czarnych rurek, właśnie do obcisłych czarnych spodni, do czarnych botków i do skóry, do tego czarna torebka i po prostu, no dla mnie jest to wersja naprawdę idealna. No i do tego, jeżeli chodzi o akcesoria, to w moim wypadku złota biżuteria, uwielbiam złotą biżuterię, natomiast w ciągu właśnie tych cieplejszych miesięcy tej biżuterii za bardzo nie noszę, bo mi puchnie szyja, puchnie mi, puchną mi ręce, puchną w ogóle, wszystko puchnie razem z gębą, natomiast jesienią już jest nieco lepiej, więc oczywiście mój złoty zegarek swoją drogą marki Fossil, którego dzisiaj akurat nie mam, ale pierścionek marki Michael Kors, o którym Wam już wcześniej mówiłam, bransoletka, czyli u mnie nowość z Mojito, którą kupiłam na wyprzedaży oraz piesek tutaj na łańcuszku, który również pochodzi z Mojito. Jeżeli te rzeczy będą jeszcze dostępne na stronie internetowej, to oczywiście Wam to podlinkuję. Ok, kolejne pytanie. Ulubiona książka. Z jesienią, szczerze mówiąc, żadna książka mi się nie kojarzy. Ja też nie mam tak, że latem czytam mniej, jesienią czy czytam więcej, zimą czytam jeszcze więcej. To naprawdę zależy od tego, ile mam czasu i na co mam ochotę. Natomiast nie chcę Wam tutaj przytaczać konkretnych tytułów, dlatego że wiecie, co ja lubię. Ja lubię takie powieści z nutką pieprzu, z jakimiś zagadkami, gdzie czytelnik musi się po prostu wysilić, ale nie o tym teraz, bo chcę Wam pokazać mój absolutnie ulubiony magazyn, który ostatnio odkryłam. Jest to Makeup Trendy. Nigdy w życiu tej gazety nie widziałam, nigdy w życiu tej gazety nie słyszałam. Natomiast jak ją pierwszy raz przeczytałam i przejrzałam, bo tutaj ogromna ilość obrazków jest i to trzeba zaznaczyć, ogromna ilość inspiracji, jak tylko ją przejrzałam pierwszy raz, to stwierdziłam, że po prostu nie ma opcji, żebym jakikolwiek kolejny numer przeoczyła. Jest tutaj naprawdę masa inspiracji, makijaży, czy takich na co dzień, czy takich bardziej hardkorowych, takich, którymi naprawdę można się zainspirować, z których po prostu można się wiele nauczyć, pobudzić jakby swoją inspirację, swoją głowę i są tutaj też bardzo fajne testy, na przykład w tym magazynie, w tym wydaniu jest test korektorów i to nie jest taki test korektorów jak w innych gazetach, że to siedzą dwie panie redaktor, które tak naprawdę wiedzy o produktach kosmetycznych za dużo nie mają i tam opowiadają, no ma fajny kolor, fajną gęstość i w ogóle jest fajny, tylko tutaj po prostu ten test korektorów faktycznie jest prowadzony od A do Z, wszystkie aspekty są wymienione i naprawdę tych kosmetyków wymienionych jest kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, więc to taki solidny test. No i dla mnie gazeta po prostu idealna. Nie jest też jakaś super droga, jak za to jaka jest grupa, bo widzicie, że tych stron to tutaj jest no, sporo. I ta gazeta kosztuje 15 zł, więc jak za sporą dawkę inspiracji i ciekawych informacji kosmetycznych, taką dawkę wiedzy, którą ja teraz po prostu łaknę w wersji nieograniczonej, to 15 zł uważam, że jest po prostu dobrą inwestycją. Choć jak na gazetę, czy na jakiś magazyn, to jest to oczywiście kwota dość spora. Jeżeli się
interesujecie makijażem, czy pracujecie w jakiejś branży makijażowej, to naprawdę polecam. Pytanie 9, ulubiony film. Ja ostatnio zdecydowanie nadrobiłam zaległości, jeżeli chodzi właśnie o filmy, o różne premiery. I tak, filmy, które mogę polecić, to bez wątpienia Bez litości z rewelacyjną rolą Denzela Washingtona, chociaż powiem Wam, ja nie pamiętam, żeby on w jakikolwiek filmie się nie sprawdził. To, co ja w ostatnich latach oglądam, to zawsze po prostu jest na tip-top. Drugi film to Służby specjalne z Olgą Bołoń, z Agatą Kuleszą i Andrzejem Grabowskim. Po prostu rewelacyjne polskie kino. Ja nie zawsze jestem fanką polskiego kina, ale powiem Wam, że na ten film naprawdę warto pójść. A na coś, na co idę dzisiaj, o czym słyszałam po prostu rewelacyjne recenzje, są to Bogowie z podobno życiową rolą Tomasza Kota, który się wciela w rolę profesora religii. I powiem Wam, że bardzo jestem podekscytowana, że dzisiaj właśnie za chwilę wychodzimy. No i może po prostu w opisie Wam powiem, czy faktycznie na ten film warto pójść, jak już po tym filmie będę. A jeżeli chodzi o seriale, ja kiedyś oglądałam strasznie dużo telewizji, ale stwierdziłam, że po prostu... Znaczy kiedyś, ja mówię o takich latach szkolnych, że wiecie, przychodziło się ze szkoły, robiło lekcje, później przez pół wieczoru oglądało się telewizję. Kiedyś tej telewizji tłukłam naprawdę dużo, a teraz telewizora nie mam, więc jakby kwestia do telewizji, oglądanie telewizji mnie zupełnie nie dotyczy, ale jeżeli chodzi o seriale, uwielbiam Ladies of London. Nie wiem, czy którakolwiek z Was słyszała o tym serialu. Jest to serial, w którym występują Brytyjki oraz Amerykanki starające się o obywatelstwo i mieszkające właśnie w Londynie. Są to kobiety sukcesu w takim, bym powiedziała, średnim wieku, bo one mają mniej więcej 30 chyba 2, 3 do 40 kilku lat, więc są to kobiety w średnim wieku, kobiety sukcesu, kobiety, na których naprawdę warto się wzorować. Znowu ogromna dawka inspiracji, ale i też rozrywki, bo przygód mają naprawdę niemało, więc jeżeli macie ochotę na taki inny serial, który nie jest może jakoś super popularny, o którym wiele dziewczyn nie opowiada, ale który uważam, że na który naprawdę na te kilka odcinków warto poświęcić kilka godzin swojego wolnego czasu, to Ladies of London jak najbardziej mogę Wam polecić. I teraz pytanie, ostatnie pytanie ogólne, za co lubisz jesień? Tutaj mogłabym wymieniać bez końca, są to takie błahostki w stylu kocham jesień za to, że w końcu nie jest gorąco, w końcu nie spływa makijaż, w końcu człowiek nie poci się tak, że po prostu aż można się ze wstydu zapaść pod ziemię. W końcu bezkarnie, nie trzeba się nikomu tłumaczyć, dlaczego nie mam ochoty wyjść na zewnątrz, można po prostu zalegnąć pod kocem ze swoim ukochanym facetem, z dobrą herbatą, czy z winem, z jakąś kolacją, z jakąś przegryzką, czymś słodkim. Można w końcu zapuścić trochę tłuszczu, bo nie musimy zbytnio odsłaniać ciała. Można w końcu ten swój celulit ukryć i magazynować na kolejne miesiące. Także można kilogram, dwa przytyć i pod jesiennymi super ubraniami naprawdę tego nie będzie widzieć. Można w końcu wrzucić na luz i po prostu odpocząć. Robi się już wcześniej ciemno, więc można po prostu tak wychillować, obejrzeć jakiś fajny serial właśnie ze swoim mężczyzną, posiedzieć pod kocem, pogadać, powąchać pachnącą świeczkę, nie wiem, zastanowić się nad sensem swojego istnienia, wymyślić coś fajnego. Po prostu można wychillować i mieć święty spokój, za to ja jesień po prostu kocham. Jesień kocham też za to, że w końcu jest chłodniej, nie puchną mi nogi, lepiej się czuję, choć do ostatniego okresu tego akurat stwierdzenia odnieść nie mogę, ale powiem Wam, że no, jesień jest naprawdę fantastyczna i tak, można w końcu posiedzieć w dresie, nic nie robić, obejrzeć film i ugotować coś fajnego i wiecie, i tak po prostu się trochę polenić. Dla mnie jesień właśnie jest takim synonimem błogo spędzanego lenistwa z ukochanym mężczyzną i mam nadzieję, że podobne spostrzeżenia macie. Jeżeli tak, to dajcie znać, jeżeli nie, to dajcie znać tym bardziej. Dzisiaj za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, fajnie naprawdę, że jesteście ze mną. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuka do góry. Zapraszam również do odwiedzania mojego bloga, gdzie kilka razy w tygodniu pojawiają się nowe posty oraz do śledzenia mnie na Facebooku oraz na Instagramie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu w nowym filmiku. Pa, pa!